Dzień dobry. Dzisiaj gościmy u Katarzyny Domańskiej, wiceprezes Polskiego Związku Szkolenia, Polskiego Związku Żeglarskiego, wiceprezes do spraw szkolenia i sportu powszechnego. Sportu powszechnego i szkolenia. Ale jedno i drugie, więc w jakiej kolejności chyba nie jest to aż tak istotne. Najważniejsze, że osoby kompetentnej i głównej osoby odpowiedzialnej, tak, za instrukcję, chociaż była ona tworzona przez cały zespół. Nie czuję się tak główną osobą, która tworzona, bo był to zespół kilku osób, myślę, że z dużym doświadczeniem, można powiedzieć wręcz grona takiego eksperckiego, bo tak dobieraliśmy, żeby ta instrukcja była przede wszystkim transparentna i merytorycznie przygotowana jak najlepiej. Pracowaliśmy nad tym dosyć długi czas, konsultowaliśmy ją. No i wyszła instrukcja w takim wydaniu, jak jest. Generalnie to my się długo się umawiamy na to spotkanie, tak. Ale to nie było tak, że my nie chcemy rozmawiać, tylko mi się taka bajka przypomniała Żuraw i Czapla, jak tak chodzi. To tak właśnie tak było, wyglądało. Tak właśnie było. Ale fajnie się złożyło, bo parę tygodni temu byłem u pani adwokat Sandry Duch z kancelarii między innymi Prawa Morskiego. Film jest do obejrzenia. Oglądałam. Tak. I pojechałem, bo moja taka natura jest, że ja muszę sprawdzić, pomimo, że... Wiem, znam cię. I pojechał... Taki niedowiarek. Taki niedowiarek. Jest, tak. No i pojechałem z nastawieniem, że PZŻ nie może robić takiej instrukcji, ale dostałem, że tak powiem, szybkie wyjaśnienie. Możecie zobaczyć, pani mecenas obiecała też bardziej na swoim blogu takim prawniczym tekstem napisać, bo film był taki ogólny, więc temat, czy ta instrukcja jest legalna, czy nie, uważam, że mamy zakończony, przynajmniej z mojego punktu widzenia, jest legalna. Jest legalna i też taką odpowiedź dostaliśmy już kilkukrotnie z ministerstwa, że jest legalna, bo jednak skargi na tą instrukcję były przesłane do ministerstwa i ministerstwo podtrzymało, że jest legalna. My jako, można powiedzieć, instytucja branżowa jesteśmy właśnie po to, żeby doszczegółowić te rzeczy, które w przepisach nie są takie doszczegółowione, nie są jednoznaczne. Tak, więc ja bym tutaj tylko i wyłącznie chciał porozmawiać z tobą i żeby też żeglarze się dowiedzieli, merytorycznie, przede wszystkim, po co była ta instrukcja, jak mamy to rozporządzenie, które tam mówi, ile trzeba stażu mieć jakiegoś, bardzo ogólnie, ale mówi. Mówi. I właśnie przez to, że mówi tak bardzo ogólnie, to jedna osoba, która przesyłała takie, a nie inne opinie, karty, oczekiwała takiej interpretacji, a druga osoba dokładnie odwrotnej interpretacji, bo była korzystniejsza dla niej. Jeszcze kolejny żeglarz, który składał dokumenty, oczekiwał jeszcze innej interpretacji i przez to, że to rozporządzenie jest takie nieostre, mówiąc krótko, powodowało to wiele takich trudnych sytuacji. Jak to zrobić, żeby to było jak najbardziej transparentne, jak najbardziej obiektywne w stosunku do wszystkich żeglarzy, którzy składają dokumenty. A te dokumenty są bardzo różne, przeróżne i czasami aż zadziwiające. Mówię o stażu zarówno na jachtowego sternika morskiego, jak i na stażu kapitańskim. I stanowiło to dla zespołu weryfikującego, jak również dla pań, które wystawiają patenty jachtowego sternika morskiego, kiedy zostawał przesłany staż, który nie spełniał wymogów z rozporządzenia, albo był nie do końca dla nas jednoznaczny i była potrzeba takiego doprecyzowania. To jest jedna taka kwestia, więc odpowiedź na to, z czym się stykaliśmy na co dzień. A druga to był też, oprócz tego, że jest nagonka, że instrukcja jest tutaj bezprawna, że utrudnia życie żeglarzom, to jest też druga grupa żeglarzy, która uważa, że powinniśmy podnosić standardy, że nasze patenty żeglarskie niestety się zdeprecjonowały, że nie są już tak uznawane, nie są tak dobrze postrzegane, jak to było przez wiele lat i że powinniśmy tych standardów pilnować, a nie takiej byle jakości i że te wymagania są stanowczo za małe. Zresztą podobnie jak już rozmawialiśmy na ten temat Komisja Badania Wypadków Morskich. Co prawda nie w jakimś oficjalnym piśmie, ale w mailu napisała i do nas, do ministerstwa, czy nie powinniśmy się zastanowić, czy staż, chodziło tu akurat o sterników morskich, nie jest za mały, bo ich zdaniem jest stanowczo za mały, 200 godzin do samodzielnego prowadzenia jachtów po morzu. No tak, ale to już jest ewentualnie droga dla ministerstwa, bo tylko musieli i wyłącznie zmienić rozporządzenie. Tylko i wyłącznie. A powiedz mi taką rzecz,
jak, o ile możesz powiedzieć, czy komisja w ogóle powoływała się na jakieś statystyki, cokolwiek, bo oni to tak troszeczkę, jak dla mnie, mają do czynienia właśnie z tymi mniej doświadczonymi. No, no tak, no bo wtedy, kiedy są jakieś wypadki, oni na tej podstawie tych swoich analiz stwierdzili, że to, co się zadziało, to, co analizowali, wynikało zbyt małego doświadczenia. Zdecydowanie za małego doświadczenia, za małego stażu. Mhm. No ja to zawsze byłem zdania, że chociaż troszkę odmienne mam zdanie, bo ja jestem zdania, że żeby więcej ludzi edukacją zmuszać, pomimo że się no niestety nie chcemy uczyć, wiem sam, bo... No szkolenie, jak wiemy, też nie jest obowiązkowe. Nie jest obowiązkowe. Więc... Powiedz mi tak, bo w instrukcji jest no, Polski Związek Żeglarski, nazwa żeglarski i w instrukcji jest, że staż tylko z jachtów żaglowych. Dlaczego nie z motorówek? Przecież też pływają po morzu, też się robi nawigację. Też się robi nawigację, oczywiście planuje trasę, wiele rzeczy tak, z prostej przyczyny, że jak dobrze przeanalizujemy drogę, w jaki sposób możemy uzyskać uprawnienia, to na podstawie uprawnień żeglarza jachtowego i jedynego zetknięcia się z jachtem żaglowym możemy zostać kapitanem jachtowym. I to jest chyba nie do końca właściwe, bo jednak to są ogromne uprawnienia i co innego mała jednostka na Mazurach czy na innym akwenie śródlądowym, a co innego duża jednostka morska i uprawnienia jachtowego kapitana morskiego, kiedy mieliśmy tylko i wyłącznie do czynienia z jachtem żaglowym na żeglarze jachtowym. Na żeglarzu jachtowym, no, rozumiem. No taka interpretacja. To co, bo też puściłem, no widziałaś zresztą dyskusję na Facebooku, gorąco było. Jest cały czas gorąco na różnych forach na Facebooku. To jest... nie śledzę tego, bo za bardzo nie mam czasu, aha, ale jednak koleżanki i koledzy co jakiś czas jakieś screeny, tak, przesyłają. No mi się też, muszę się przyznać, czasami się udziela zupełnie niepotrzebnie, ale no takie chyba te czasy. Popadły pytania, że poprosiłem żeglarzy, żeby zadawali pytania, bo generalnie, jak dla mnie, to ta instrukcja dla mnie nic nie zmienia, bo ani nie robię krótkich rejsów, ani nie wypisuję pływów z Chorwacji, czy staży 100 godzin na jachcie, który nie ma 20 metrów z Chorwacji, bo w tydzień czasu w Chorwacji mam naprawdę lepszy plan niż 100 godzin zasuwać w tej nazad po morzu. Ale ludzie pytają, dlaczego to 48 godzin rejsu, bo też tu musimy zaznaczyć, że 48 to jest od zaokrętowania do wykrętowania. Tak, do wykrętowania, nie tam. Jak tam będzie 10 godzin stażu, w tych 48 tak, liczy się 10 oczywiście. Godzin stażu. Ale skąd to 48? No bo jakiś pułap trzeba było przyjąć, no bo też było zapytanie, dlaczego nie 45 albo 47. No i słusznie, przyjęliśmy 48. To wynika też z naszego doświadczenia zespołu, który weryfikuje staże. Nie jeden staż, nie dwa i nie 13, to był staż samodzielny, staż kapitański w rejsach nie dłuższych niż 12 godzin, 8 godzin i cały staż samodzielnego prowadzenia jachtu to były właśnie takie kilkunastogodzinne rejsy i nie dalej niż do Helu. No i stwierdziliśmy, że to jest chyba trochę za mało, więc to powinien być rejs taki, gdzie będzie dłuższy, gdzie trzeba tą trasę zaplanować, gdzie może będzie pływanie nocne, miejmy nadzieję, że tak, żeby trochę więcej, to jednak są uprawnienia kapitana jachtowego i uważam, że Polski Związek powinien dbać jednak o te standardy, o tą jakość. Często się tutaj mówi, że utrudniamy życie żeglarzom, że jesteśmy hamulcowym i tak dalej, ale popatrząc nawet na federacje żeglarskie z różnych państw, co prawda jest tam dobrowolność posiadania ich uprawnień, ale wymagania są postawione zdecydowanie wyżej niż u nas. No chociażby nawet z tego, co pamiętam, już mi uprawnienia wyszły instruktora ISA, tam z tego, co kojarzę, na wyższe stopnie morskie były godziny nocne wymagane, co tak. Tu nie jest, to no, prawda. No chociażby RYA tak samo. RYA sam wiesz, też. Jak długo trwa egzamin tam, a ile trwa u nas egzamin. Tak. Tak. Czy na kapitana w ogóle nie ma egzaminu, jest no, na podstawie tutaj, stażu, tutaj prawda? U nas jest, nie ma tego egzaminu, rozumiem, takie było przyjęte. Ktoś też pytał, ja też w sumie nie wiem o co chodzi, bo w instrukcji, jeśli chodzi o opinię z rejsu, to coś tam jest opisane o praktyce stoczniowej. Taki dziwny zapis gdzieś tam był i w sumie się zdziwiłem, zerknij. Może zostawimy na koniec, że tam opinia rejsu, że tam jest opis, że... praktyka stoczniowa i nie za bardzo nie wiedziałem o co chodzi w tym, bo
Generalnie no, godziny liczą się tylko te w drodze. Jak stoimy na kotwicy, się nie liczą. Nie liczą, tak. Ja myślę, że właśnie o to chodziło, że mamy w tych opiniach zawodowych inaczej. I tam jest to stoczniowe, że to się tutaj nie liczy. Jasne, jasne, jasne. Bo też trochę się opieraliśmy na, i na opiniach i w ogóle na przepisach dotyczących, tak, dotyczących żeglarstwa zawodowego, jasne, żeby gdzieś też mieć jakiś punkt odniesienia tych wyższych standardów. Mhm. Pływy. Powiem ci szczerze, no tutaj szacun, bo pierwszy raz dzięki wam spotkałem się z taką definicją jak średni skok pływu, bo nigdy się w tym praktyce nie posługiwałem. Średni skok syzyginy, no to jasne, sobie tak, patrzę, tak, na wykresie od razu widzę, kwadraturowy, to jest dla mnie proste. Czy nie można było prościej, czy skąd się wziął ten średni skok? No bo tutaj myślę, że o samych stażach, jak powinny być, ja zrobię osobny film i zrobię wykres, o którym rozmawialiśmy, ale czy nie było można prościej? Akurat ja nie pracowałam nad tym dokładnie, bo podzieliliśmy się na fragmenty, żeby każdy dobrze to dopracował, każdą rzecz z tej naszej instrukcji. I to za to odpowiadali akurat moi koledzy. Stwierdzili, że to będzie najbardziej obiektywne, transparentne dla każdej sytuacji. Stąd przyjęto, zresztą zgodnie z publikacjami, uznanymi publikacjami, almanachami, że tak powiem, dokonano takiej głębokiej analizy różnych źródeł, nie tylko polskojęzycznych, ale i anglojęzycznych. I taką interpretację przyjęto, że to właśnie ma być ten średni skok pływu, różnica pomiędzy wysokością średniego wysokiej wody i średnią niskiej wody. I tak to przyjęliśmy. I może to, o czym rozmawialiśmy, warto by tą interpretację w instrukcji, to co my mamy rozrysowane, opisane, żeby było bardziej to czytelne dla żeglarzy, zamieścić w instrukcji albo nawet w jakimś załączniku i rysunek, i dokładne wytłumaczenie, żeby nie budziło wątpliwości. Tak, no to powiem ci, jest bardzo dobry pomysł, bo... Bo sam zobaczyłeś rysunek i myślę, że cię przekonał i to faktycznie powinniśmy to dołączyć, bo będzie to bardziej po prostu zwizualizowane, dookreślone, bo to, co jest napisane, to jedno, jesteśmy wzrokowcami i myślę, że te dwa rysunki ułatwią żeglarzom odbiór właśnie tej definicji. No jasne, bo to właśnie zawsze gdzieś jest ta, jak to kolega sobie raczy żartować, że jak to mawia Straż Graniczna, muszą być jakieś granice, więc jest tak, 1,5 metra, tak, a nie 1,40 m, 1,60 m. To 1,5 metra było, tylko nigdy nie było doprecyzowane tak, jak teraz jest doprecyzowane, ale 1,5 metra, jak pamiętasz, w poprzednich przepisach było. Tak. Tylko nie, a tutaj nie było i to była znów kolejna rzecz, która budziła tyle kontrowersji. Czy 35 centymetrów tak, czy nie? Czy 30 tak, czy nie? Więc skoro 40 przyjmujemy, to dlaczego nie 35? Więc gdzieś trzeba postawić tą granicę i do tego się odnieść, skoro nie jest to doprecyzowane w rozporządzeniu. Nie, no jasne. I generalnie no to... Uważam, że jak są wody pływowe i zresztą ty ze swoim doświadczeniem doskonale to wiesz, to 1,5 metra to jest nic. Malutko. To jest nic. Tak, to... Nawet tutaj kawałeczek dalej, morze północne i 1,5 metra rzadko kiedy jest zdecydowanie więcej. Zdecydowanie więcej. Nie? Zrobienie stażu pływowego nie stanowi problemu. Ale jeżeli to jest akwen, który nie do końca spełnia te wymogi, no to jest właśnie takie nadinterpretowanie pływów. No bo w końcu Chorwaci wydają atlasy pływów. Tak. Tak. No i wiesz, no, nawet jak sobie wpiszesz pływy i są różne aplikacje, no to i na Bałtyku znajdziesz je też, więc no gdzieś musi być ta granica. Jasne, po prostu postawiona granica i tyle. Też taki zapis tam był, jak zresztą pani mecenas to w filmie wytłumaczyła chyba bardzo dobrze, ale chciałbym też twoje zdanie poznać o tą celowość rejsu, bo generalnie nie przypominam sobie, żebym ja kiedykolwiek wyszedł w morze czy nawet na jezioro bez celu. Zawsze jakiś miałem cel. Zawsze mieć jakiś cel. Tak, no ta celowość rejsu chodzi o tym, to czego brakuje moim zdaniem w rozporządzeniu, czym ma być ten rejs stażowy, no bo co innego jest nasze pływanie takie turystyczne dla przyjemności, gdzie nie musimy realizować jakichś konkretnych celów, ale jeżeli to ma być rejs stażowy, to moim zdaniem powinna być taka checklista.
jakich podstawowych umiejętności powinien nauczyć się człowiek, który jest na tym rejsie stażowym, jakiej powinien nabyć wiedzy, jakich powinien nabyć kompetencji, no to wtedy można to uznać za rejs stażowy. Sam myślę, że też dobrze wiesz, że można na jednym rejsie przepływać i nie nauczyć się dokładnie niczego, a na innym nauczyć się wyjść z takimi kompetencjami, że spokojnie kiedyś, podejść do egzaminu. Kiedyś taki tekst słyszałem, może ci się spodoba, że też go słyszałaś, bo Kasia też jest kapitanem pogori, że tak. Przecież ile godzin i na pływach, i na dużych jachtach, i w ogóle ma taki poler cumowniczy na pogori. I co z tego? Słyszałam, tak. Tak, słyszałaś, co słyszałaś. Nie, no generalnie, no powiem tak, może teraz paru klientów stracę, ale trudno. Ja nie mam z tym problemów, żeby nie wypisać opinii. Generalnie dla mnie staż to jest wtedy, kiedy ktoś coś robi na tym jachcie, cokolwiek. Nawet jak jadę, no bo taki turystyczny rejs, no jeżeli ktoś zbiera, jedzie jako kapitan i zbiera godziny do kapitana, no to jak najbardziej, no to on tam ma pełne ręce pracy, to do stażu dużą odpowiedzialność. I mega doświadczenie zbiera, ale już taki jego kolega, dziewczyna, którzy jadą sobie tylko pozwiedzać i popalać się, i no to tamten, ja nie wypisuję takim osobom stażu. No bo tam nie ma tego stażu, no powiedzmy sobie wprost, że taka osoba, która jedzie turystycznie, nawet nie jest zobowiązana, nawet nie musi znać nazw jakichkolwiek, nawet nie musi umieć, nie wiem, jednego węzła, no bo taka jest prawda. I trudno z takiego rejsu wypisywać opinie, ale takie opinie też są, no wiemy. No wiemy, no natomiast no... Brakuje, uważam, w rozporządzeniu takiego precyzyjnego określenia, co ma być w tym rejsie stażowym, na co powinno się zwrócić, na jakie kompetencje w zakresie wiedzy, w zakresie umiejętności, te kompetencje społeczne. Tego brakuje. Natomiast takiego rejsu, co tutaj mówiłem, turystycznego, no zdarzało mi się, że miałem raz takiego młodego człowieka, 7-8 lat, imienia nie będę wymieniał, sympatyczny chłopak i cały tydzień łaził za mną, byłem jego najlepszym kumplem, oczywiście pozwoliłem sobie mówić po imieniu, bo nie lubię, jak mi ktoś tam panuje. No i on dostał opinię, bo chodził za mną, umiał obsługiwać GPS-a, umiał sterować, umiał wiązać węzły, interesował się wszystkim, co jest na jachcie. Więc odbył rejs stażowy jak, tak naprawdę. Jak dla mnie tak. No, że tam dużo godzin nie było, więc będzie musiał jeszcze dopływać. No tak, ale jeżeli na przykład dałbym opinię taką, wychodzę z Gdyni, rejs 48 godzin, minimum w piątek się okrętujemy, w niedzielę wieczorem schodzimy, jest to 48 godzin, no i płyniemy sobie Gdynia bez zawijania do portu, wychodzi tam 10 godzin pływania, bo akurat taka była pogoda, a w celu pisze, chciałem żonie pokazać, jak wygląda morze. Czy to możemy uznać, że będzie cel? Chociaż moja żona dobrze wie, jak morze wygląda. Dobrze wie, jak morze wygląda, myślę, że doskonale wie. To nie chodzi o tą stażową taką kwestię, że oprócz pokazania to chcemy kogoś czegoś nauczyć, albo coś też uświadomić w kwestiach bezpieczeństwa, w kwestiach planowania, w kwestiach takiego przewidywania pewnych sytuacji. Jasne. Jasne. Co my tutaj mamy dalej ciekawego? Aha. Podpis elektroniczny, ale tak. To już też pani mecenas tak. Wyjaśniała. No, i my też nawet dopytaliśmy o to ministerstwo, bo sami zdrowy rozsądek podpowiada jedno, dla nas by to ułatwiło, by nam w ogóle obieg dokumentów elektronicznych ułatwiłby, myślę, że wszystkim, gdyby można było to w wersji elektronicznej przesyłać w dobie właśnie podpisu elektronicznego, a nie, że trzeba to wydrukować, przesłać do nas i tak dalej. I kwestia przechowywania dokumentów i szybkości obiegu dokumentów byłaby dla obu stron jak najbardziej korzystna. No, może. Pracujemy nad tym, rozmawiamy z ministerstwem, ale jednak póki co nie mamy ostatecznej odpowiedzi, no bo tutaj jest i Ministerstwo Sportu, i cyfryzacja, ale byłoby to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że dla wszystkich. AM Obywatel i wpisywanie patentów. Też o tym rozmawiamy. Zobaczymy. Wiem, że do takiej tej rzeczy przymierzało się chyba, o ile dobrze pamiętam, Polski Związek Piłki Nożnej. Oni zrezygnowali z różnych względów, ale
są prowadzone rozmowy i myślę, że jakaś szansa jest. Nie, no, bo... nie chciałabym zapeszyć, że duża, wolałabym być mile zaskoczona, że uda się to zrobić, bo byłoby to dobre rozwiązanie, bardzo dobre. Tylko pytanie, czy by ludzie występowali o patenty, bo rekordziści potrafią do mnie dzwonić, że zgubili zaświadczenia, robili 6 lat temu egzamin. Chyba największy rekordzista miał 7 lat, był po egzaminie. Nie bijcie tego rekordu. Nie, nie jest prawdą, bo też już takie zapytania dostałam, więc jeżeli mogę przy tej okazji to powiedzieć, że zaświadczenie ma ważność tylko roku i potem trzeba zdawać drugi raz egzamin. Nieprawda. Zaświadczenie ma ważność już dożywotnią, tylko no nie warto czekać tam ileś lat, tylko jak już się zdało ten egzamin, to wystąpić o dokumenty i nie jest tak, że to zaświadczenie traci swoją ważność po roku. Może ktoś, kto coś takiego puścił plotkę, już miał tylu przeegzaminowanych, co nie występowali, puścił tego plotkę. Tego nie wzięłam pod uwagę. Ale to ten. A jak już jesteśmy przy egzaminach, no bo instrukcje wprowadziliście we wrześniu ubiegłego roku, tak? 2023. No i powiedzmy, że chcę przystąpić do egzaminu, czy wystąpić o kapitana i mam tą opinię tam, nie wiem, z czerwca albo jeszcze z 2022 roku, no i nie ma tych 48 godzin, bo przyjechałem sobie w sobotę rano i wyjechałem w niedzielę po południu. No, jak to mówią, prawo nie działa wstecz. Staramy się tutaj no, przychylnie patrzeć. Co prawda daliśmy taki okres, że tak powiem, karencji. No, rozpatrujemy te dokumenty. Jeżeli wszystkie, całość stażu jest zupełnie niespełniająca, że tak powiem, wytycznych obecnej instrukcji, bo na przykład 100% stażu jest na jachtach motorowych, to nie uwzględniamy. Jasne, jasne. Czyli można powiedzieć, że tutaj indywidualnie robicie odstępstwa. Tak. Staramy się po prostu zdroworozsądkowo to interpretować. No dobra, a patrz, a jeszcze jedna takie mi przyszło, takie pytanie. Też z panią mecenas gadałem, ale już żeśmy ustalili, że jestem niedowiarek i muszę posprawdzać. Egzamin. Przychodzi do mnie ktoś na egzamin, daje opinię, wszystko się zgadza, jest tego. No ale załóżmy, że nie sprawdziłem tego, że przynosi opinię z wód śródlądowych. Nie wiedziałem, dopuszczam go do egzaminu. Gościu mi śpiewająco zdaje egzamin, ja mu występuję, wydaję zaświadczenie o zdaniu egzaminu. A związek, czy to motorowodny, czy żeglarski, nie może wystawić patentów, bo opinie nie spełniają wymogu formalnego, nie są z akwenów morskich. I to nie jest taka hipotetyczna sytuacja, bo takie sytuacje się zdarzają, że komisja egzaminacyjna gdzieś tam przeoczyła taki fakt, że ktoś nie miał stażu kompletnego z wód morskich, tylko część stażu było z wód śródlądowych i dopuścił żeglarza do egzaminu. Ten egzamin zdał, dostał zaświadczenie, przysłał do Polskiego Związku, akurat mogę tu powiedzieć w odniesieniu do Polskiego Związku Żeglarskiego, no i staż nie spełniał wymogów wód morskich. Nie możemy na tej podstawie wystawić niestety patentu. I taka osoba musi zdać egzamin jeszcze raz. Czyli można powiedzieć, że ten egzamin był nieważny. Ona ten egzamin, nie może, bo ona nie spełniła wymogu formalnego, który jest niezbędny, żeby mogła przystąpić do egzaminu. Bo musi mieć minimum 200 godzin w dwóch rejsach po wodach morskich. Mhm. A tego wymogu formalnego nie ma opcji, że sobie dopływa i no nie. Bo też już o to pytaliśmy, bo ja się zastanawiałam na tym, nie jestem prawnikiem, czy może być tak, że no w międzyczasie zrobił tam kolejny ktoś staż, bo pływał dalej i żeby uzupełnił. No nie może, ponieważ egzamin jest nieważny, bo w dniu przystąpienia do egzaminu nie spełniał wymogów formalnych. Mm-hmm. No. Zazwyczaj no, jednak członkowie komisji egzaminacyjnych skrupulatnie, dokładnie inaczej sprawdzają ten staż, ale kilka takich przypadków było. Na szczęście sporadycznie. A powiedz, jak już jesteśmy przy takich opiniach, no bo dobra, do mnie przychodzi ktoś na egzamin, ja akurat przynajmniej w Polsce orientuję się, gdzie się kończy śródlądzie, zaczyna morze albo odwrotnie. Gdzie indziej na świecie, no to sobie potrafię sprawdzić. Nie miałem takiej sytuacji, tak mi przyszła hipotetycznie do głowy, ale widzę, że trafiłem. No co jeżeli ktoś na kapitana przysyła, no bo ten kapitan chce być kapitanem i czy trafiają wam się opinie takie lewe? Śmierdzące, czy nie wiem jak to nazwać. Tak.
I to są różnego typu rzeczy. Są takie przesłanki, które gdzieś nas tam uczulają. I to najczęściej jest, jak ja to się śmieję, nie ma przypadków, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zinterpretować. Też nie jest tak, że patrzymy na każdą, że ona na pewno jest coś nie tak. To muszą rzeczy, które nam nie pasują, bo jak patrzę na liczbę godzin żeglowania i na liczbę godzin postoju i dni rejsu, no to jakoś tak ta doba wydaje się, że ma trochę inną liczbę godzin, po czym liczę, żeby to mniej więcej się zgadzało, no i brakuje spokojnie 3,5 dób. No więc już ktoś się pomylił i nie zakładam od razu, że jest to oszustwo i tak dalej, no bo czasami jest to po prostu błąd, więc mamy taką zasadę, że dzwonimy, prosimy o wyjaśnienie, o uzupełnienie, o sprawdzenie i tak dalej, ale są też takie rzeczy poważne typu, że są wystawione opinie, a w międzyczasie 3 lata temu ten jacht został sprzedany, jest zupełnie inny właściciel, a opinie są potwierdzane przez poprzedniego właściciela, w zasadzie nie właściciela, tylko kogoś, kto się na tego właściciela powołuje. I opinie są z tego roku, a jacht już 3 lata wcześniej zmienił właściciela. Takie sytuacje, a to najczęściej wychodzi przez przypadek, bo ktoś akurat wiedział, że ten jacht zmienił właściciela, bo go znał. Ale też nie jesteśmy w stanie wszystko zweryfikować. Dużo jest opinii z jachtów, które nie są polskimi jachtami, nie pływają pod polską banderą, z różnych akwenów i nie wszystko jesteś w stanie zweryfikować. Czasami jak coś budzi wątpliwości, no to sprawdzamy, szukamy informacji, no i bywa naprawdę różnie. Co się z tym dalej dzieje, bo to jednak jest fałszowanie dokumentów. No to takie rzeczy musimy zgłosić do prokuratury. I bo jeżeli są, tak, macie obowiązek. Mamy obowiązek, no bo jeżeli już jest czarno na białym, że są dokumenty sfałszowane, że jest podrobiony podpis, bo takie sytuacje też były, lub zgłoszone, że ktoś dostał dokumenty z nie swoim podpisem, no to już musimy to zgłosić, bo to jest poświadczenie nieprawdy. No, to już jest to nie jest, że nam się coś wydaje, bo to jest domniemanie, to jest inna sytuacja, ale jeżeli mamy, jak to się mówi kolokwialnie, czarno na białym, że gdzieś jest poświadczona nieprawda, no to musimy to zgłosić. Także fałszowanie dokumentów nie jest dobrym pomysłem. Nie jest dobrym pomysłem. Też z drugiej strony jest to trochę oszukiwanie samego siebie. Tak, ale nie powiem, że jest to nagminne, ale kilkanaście przypadków takich było. A jeszcze, bo też namawiam panią mecenas, panią adwokat Sandrę Duch na zrobienie odcinka o uznawalności naszych patentów za granicą i tak przyszedł też temat tego certyfikatu ICC. Ja wiem, że to jest kwestii państwa, a nie PZŻ-u, ale... Tak, ale często to jest, tak jak mylone są kwestie przepisów, że często się zarzuca nam, że takie, a nie inne są zapisy w rozporządzeniu, ale jak sama nazwa mówi, w rozporządzeniu wydanym przez ministerstwo i to nie są nasze i pomimo, że to już jest ponad 10 lat, bo mamy rozporządzenia z 2013 roku, to jeszcze nie jeden, nie dwa razy spotykam się z takim zarzutem pod kątem PZŻ-u, co my wymyśliliśmy. No nie my wymyśliliśmy. To jest jedna kwestia i tak samo ratyfikacja ICC to jest gestii państwa. Rozmawialiśmy z ministerstwem, co prawda jeszcze poprzednie, przed wyborami i to kilkukrotnie, żebyśmy też podpisali tą konwencję dotyczącą ICC. No wówczas nie było takiego zrozumienia, nawet zapytano, czy to jest do czegoś żeglarzom potrzebne. Oczywiście argumentowaliśmy, że tak. Teraz widzę, że zupełnie inaczej rozmawia się w ministerstwie, bo są osoby zainteresowane, żeby uporządkować niektóre aspekty prawne, które gdzieś tam zostały odłożone na bok, więc miejmy nadzieję, że i ta cyfryzacja dokumentów i ICC zostaną tutaj na korzyść żeglarzy uporządkowane. Mam taką nadzieję. Trzymam kciuki, no bo jednak... Ale rozmowy takie też są toczone. Bo jednak jak ty pójdziesz do ministerstwa, to jest inna rozmowa PZŻ, a inna rozmowa jest jak ja pójdę, tak?
Nie, wydaje mi się, że teraz ministerstwo jest otwarte. No wiadomo, że teraz no, też muszą się tam pracownicy, część jest tych samych, część jest nowych, wdrożyć w niektórą problematykę związaną już taką szczegółową z naszymi patentami, przepisami międzynarodowymi. No też potrzebują na to moment czasu, ale uważam, że przychylność jest duża. Jasne. Bardzo Ci dziękuję za wyjaśnienia. Wiemy już, skąd się to wszystko wzięło, jakie jest stanowisko właśnie, wyjaśnienie PZŻ-u, Polskiego Związku Żeglarskiego. Przynajmniej tak, dotyczące instrukcji, ona nie ma utrudniać, naprawdę nie ma utrudniać żeglarzom życia. Sami jesteśmy żeglarzami. Chcemy uporządkować niektóre takie nieostre, nieprecyzyjne właśnie zapisy w rozporządzeniu z tego względu, że różni żeglarze, tak jak powiedziałam na początku, przesyłają dokumenty i chciałby każdy mieć to zinterpretowane na swoją korzyść właśnie tych dokumentów, które posiada. No bywa różnie i stąd takie doprecyzowanie trochę, tak. A nie utrudnienie. A poza tym no, to są duże uprawnienia, zarówno i sternika, jachtowego sternika morskiego i kapitana. I chyba te standardy jednak powinny być też tak ciut wyżej niż na to pozwala chociażby ta interpretacja, znaczy nawet nie interpretacja, a przepisy weryfikacji z motorowodnych stopni patentów na żeglarskie, to co powiedziałam, robisz żeglarza i na tej podstawie, robiąc dalej uprawnienia motorowodne, zostajesz kapitanem jachtowym. Na olimpiadę się wybierasz? Nie. Nie, ale nie. Kibicować będziesz. Kibicować oczywiście, tym bardziej, że mamy tyle powołań olimpijskich. Tak, i bardzo się cieszymy. Wiadomo, jak jest tyle powołań, to też zawsze i nadzieje są jeszcze większe. No i liczymy na medale. Myślę, że każdy, czy ma zacięcie sportowe, czy niekoniecznie, to każdy będzie naszym to ja zawsze kibicował i bardzo byśmy chcieli, żeby jak najwięcej tych medali było. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas i rozmowę. A wszystkich innych zapraszam do subskrypcji kanału i oglądania innych filmów. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo.